Przystanek Ameryka kontynuuje pobyt na kanadyjskich Kaszubach, gdzie przed laty pojawili się pierwsi polscy osadnicy. Od 60 lat bywają tu także polscy harcerze, organizując akcję letnią. W dzisiejszym odcinku opowiemy o tej historii. Każdy krzak znamy, każde jezioro, wiemy jak pogoda się zmieni, wiemy czy będzie słońce, czy będą chmury, jak to wykorzystać. Przyjeżdżamy tutaj ponad 60 lat. Historie, które tutaj się po prostu już rozpoczęły, są piękne. Kiedyś rodzice przyjeżdżali na drogę, zostawiali dzieci, przepływały przez jezioro na kanu, zdruchny je wsadzały tylko do łódek, przepływały i rodzice pomachali i 2 tygodnie nie widzieli dzieci. Nasza siedziba harcerstwa poza granicami kraju jest w Londynie, w Anglii. Zaczęło się po wojnie, jak harcerstwo, tak jak było znane od tego, co Andrzej Małkowski zaczął, a czuło presję od komunizmu i wyjechało z Polski do Londynu i przyniosło siedzibę harcerstwa tam. W Polsce się zaczęło inne, bardziej komunistyczne, ale w Wielkiej Brytanii powstało naczelnictwo harcerek i harcerzy, które się potem rozpowszechniło na cały resztę świata. Czy to Kanada, tak jak mówiłem, Stany, Australia, są to największe kręgi. I nasze naczelnictwo, czyli ja jako komendant chorągwi, mój przełożony jest naczelnik harcerzy i on ma siedzibę w Anglii. Zaczęło się emigracją z Polski tuż po wojnie i zaczęło to się rozkręcać przez instruktorów polskich, którzy tutaj przyjechali i zaczęli harcerstwo. Wśród tej Polonii, która przyjechała w trakcie wojny, przed wojną i po wojnie i zaczęła to prowadzić. A polska emigracja potem w 80-tych latach dała duży nacisk, więcej Polaków, którzy do tego dołączyli. I prawda jest taka, że przez ostatnie pewnie 15-20 lat już jest dużo mniej nowo przybyłych Polaków, więc większość naszej młodzieży są tutaj urodzeni. Śpiewajmy wszyscy w te radosne czas, na, 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 na. Śpiewajmy razem. W Kanadzie jest około 2000 zuchów, skrzatów, harcerek i harcerzy. W Stanach jest pewnie z 2 razy więcej co najmniej. Stany mają 10 razy tyle ludzi, więc wszystkich i Polonii też więcej. W Kanadzie jest to dużo bardziej skupione tutaj na wschodzie, w okolicach Toronto, Montrealu. Mamy jednostki trochę w Winnipeg, w Calgary i w Edmonton na zachodzie. W Stanach jest dużo bardziej właśnie w różnych miejscach. Jest trochę na wschodnim wybrzeżu, trochę w Chicago, trochę w Detroit, trochę na zachodzie, a więc są bardziej porozbijani. Duch harcerski jest bardzo ważny. Jest system wychowawczy w harcerstwie, gdzie wszyscy mają dobry czas, mają zabawę, ale to naprawdę jest wykonywane od młodych, tak jak widzimy, zuchów tutaj. Są to, pierwsze jest wizja, zbudowanie, wykonanie programu, później jest wykonanie tego, zorganizowanie przez te 2 tygodnie, ale dla uczestników to jest przeżycie. I z tego przeżycia oni się wszyscy się bardzo wiążą, z czego chcą wracać. Co rok na Kaszubę, akurat w tym miejscu, harcerze są w stanie napoić swojego ducha harcerskiego na kontynuację pracy harcerskiej przez cały rok. Na obozach wszystkie codzienne rzeczy są dużo trudniejsze. Nie ma bieżącej wody, nie ma pięknej ubikacji, nie ma mamy, która gotuje. Każdy harcerz musi być na służbie. Idzie i raz co 4 dni pomaga przygotować posiłek dla wszystkich innych harcerzy na obozie i potem po tym wszystkim sprząta. Idzie do latryny, kąpie się w jakimś kranie albo w misce, albo wskakuje do jeziora. Więc jak się pokona już te takie podstawowe rzeczy, które są takie trudne na obozie, to powrót do domu i takie problemy codzienne są dużo łatwiej. Więc naprawdę pewność siebie i bycie liderem. Harcerstwo tworzy charaktery. Widzimy, że nasza metoda harcerska pozwala młodzieży rozwijać się, i nie tylko rozwijać się, ale przyszłych liderów stwarzamy. Czyli liderów nie tylko w naszej organizacji, ale w społeczności polonijnej tutaj w Kanadzie. Uczestnicy na akcji letniej to są pochodzenia polskiego. Aczkolwiek co kilka lat odbywają się zloty światowe harcerstwa. I wtedy widzimy, jak Polonia i harcerstwo polonijne w różnych krajach rozwijało się przez wiele lat.
chociaż mamy te same korzenie i tożsamość niby jest bardzo podobna, ale każdy w inny sposób wykonuje swoją pracę i się rozwija. I to widać po wpływie kultury, czy to jest ze Stanów, czy z Kanady, czy z Brazylii na przykład. Akcja letnia harcerska jest najważniejsza. Jest to podsumowanie calusieńkiego roku naszej działalności, sprawności, które robimy, przygotowujemy się. Na każdej zbiórce się przygotowujemy, uczymy się przede wszystkim jakiejś teorii i akcja letnia to jest miejsce, gdzie to wszystko po prostu wypróbowujemy na oborze. Jedna ze stanic, stanica Karpaty, to miejsce, w którym wszystko się zaczyna. Tak jest. Tutaj są najmłodsze grupy harcerzy, to są zuchy w tej fazie, do lat 12. I to jest początek drogi, przygody harcerskiej, która formuje liderstwo młodej osoby, kształci ją na osobę, która później wyrasta na instruktora, która prowadzi drużyny, która jest w stanie później wejść w świat z doświadczeniem, które zdobyła przez te lata w harcerstwie. Harcerstwo jest złożone z dwóch organizacji. Jest ta organizacja żeńska i organizacja męska. Stanica Bucza jest zaraz naprzeciwko jeziora i tam harcerki i zuchy, dziewczynki mają swoje obozy. Tutaj w tych ośrodkach mieści się około 100 zuchów sezonem letnim z personelem razem. I tutaj jest w budynkach jesteśmy. To jest jeden z największych takich zgrupowań budynków na Kaszubach w ogóle w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, gdzie takie akcje letnie się odbywają. Później w wieku 12-13 lat zuchy stają się harcerzami, przychodzą spać pod namiotami wojskowymi, już bardziej zaczynają wychodzić poza teren, są bardziej samodzielni. No i kończy się to na wędrownikach, którzy już wychodzą w las, nie mają swojego stałego obozu, tylko co noc zmieniają swoje miejsce obozowania. Załóż mundur i przypnij lilikę, czapkę na bakier włóż. W szeregu stań wśród harcerzy i razem z nami w świat róż. Na obóz przyjeżdża 30 dzieci, zagubionych, nie mają pojęcia co się dzieje. Wysiadają z autobusu z wielkim plecakiem i zaczyna oboźny krzyczeć: ty, postaw to tam, przenieś to tam. I zaczynamy stawiać namioty i budować różne stojaki i pionierka. Miejsca, żeby postawić nasze plecaki, buty, żeby nie stały na ziemi. I to zajmuje z dzień do dwóch. I przez ten cały czas zaczynamy nawiązywać do tematu obozu. Każdy obóz ma inny temat. Starożytny grecki, armia krajowa, wikingowie. I zaczynają dzieci przez różne gry. Są pływanie w czasie dnia, konkursy sportowe, konkursy pionierki, pokazy. Chcieliśmy albo się skupić na temacie żeglarskim lub temacie harcersko-polskim, powiedział, patriotycznym. I z komendą zdecydowaliśmy, że będziemy mieli temat armia krajowa, więc mamy zastępy, powiedzmy, co jest niedźwiadek, zastęp bur, zastęp prezes, zastęp łupaszka. I ja jestem jakby generałem i spotykamy się co wieczór w naszym wotum, gdzie zbieramy amunicję na nadchodzące powstanie, które oczywiście nie wiemy, że jest powstanie warszawskim, ale nadchodzi. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemożeła, szablom odbierzemy. Mój brat jest kucharzem na naszym obozie i on przygotował kuchnię z tematem, że temat jest Armia Krajowa, przygotował kuchnię polsko-litewską, więc mamy, powiedzmy, chłodnik, wczoraj mieliśmy grochówkę, kapuśniak, różne pieczywa z rożna. Dzisiaj na śniadanie owsianka. Owsianka, tak, owsianka z brzoskwiniami. Brzoskwiniami, cynamonem i z miodem. Dobra, Mikołaj, zapauzuj jedzenie, starsi już muszą iść posprzątać. Zbiórki prowadzimy cały rok, od września do końca maja. Mamy co roku też biwaki, gdzie harcerze wyjeżdżają szczególnie na dłuższe weekendy, 2-3 noce. Czasami na Kaszuby, czasami trochę bliżej, bo to jest daleko, też pod namiot albo do jakichś stałych stanic skautów kanadyjskich. I robią to samo, co na obozie, więc też jest pionierka, też są ogniska, też są biegi, biwaki. I w zimowiska też prowadzimy, że przyjeżdżamy tutaj albo na bardziej bliżej miast stanice, gdzie też możemy pojechać w zimie
i też być razem przez kilka dni albo cały tydzień, nawet jak jest przerwa w marcu. I prowadzimy bardzo podobne zajęcia, tylko zimowe, nauczyć się rozpalić ognisko w śniegu, zbudować iglo. Na te same tereny jednostki przyjeżdżają prowadzić kursy zastępowych dla tych 13-14-latków, którzy zaczynają być liderami. I też mamy co 2 lata i męska i żeńska strona prowadzą kursy dla drużynowych, dla komendantów, dla przewodników i te kursy instruktorskie. Bardzo duże dla nas znaczy to, że my kształcimy naszych. I nie przychodzą zewnętrzni ludzie, dorośli i zaczynają z nami działać, bo niekoniecznie rozumieją i wpasują w to. Więc znamy wszystkich naszych instruktorów, bo wszyscy wyrośli, znaliśmy ich, mieli 8, 10, 15, 20 lat i każdy przeszedł przez prawie dokładnie takie same szkolenie, na tych samych kursach był, tylko może w jakimś właśnie innym etapie. I to jest robione na tych samych terenach. To jest dobry, ostry kurs, gdzie pokazujemy tą dobrą pionierkę, obrzędowość, dobre tempo obozu, żeby oni to nie tylko czytali na kartce, tak jak się robi w szkole, tylko przeżyli. Szczep Bałtyk to jest żeglarski, no nie nasz szczep, jest tak samo szczep Podhale, podhalański można powiedzieć, a szczep Giewont, który po prostu taki bym powiedział normalny harcerski, szczep Wigry, tak samo taki bardziej harcerski, jest szczep Lechici, szczep Polanie. Kaszuby dają wam niesamowite możliwości obcowania z naturą. No tak, no tak. No tutaj mamy żaglówki, co harcerze prawie każdy dzień żaglowają. Tutaj są większe nasze łódki, nazywają się albakory. Troszkę więcej potrzebujesz doświadczenia, żeby te używać. Harcerze, co już przez dłuższy czas żeglowali, tak jak ja, to uczymy nową generację. Tutaj jest nasz boathouse. Tutaj naprawiamy łódki, stery, miecze, wszystko, co z łodziami jest wspólnego. Również my też robimy obrzędowe rzeczy dla oboźnych, żeby mogli spędzać więcej czasu z harcerzami. Komunikujemy się ustnie, bez internetów, z liścikami czy takimi rzeczami, więc komenda ma telefony, ale nie używa przed harcerzami. Harcerze z kolei nie mogą mieć telefonów, a nie jest dozwolone na terenie, żeby harcerze mieli, uczestnicy. I jeżeli znajdujemy, to zabieramy je i konfiskujemy aż do końca obozu. Mamy system polskości, że harcerz nie może powiedzieć więcej niż 2 słowa, bo inaczej traci punkta. I odwrotnie, jeżeli harcerz złapie komendy, powie więcej niż 2 słowa po angielsku, to wtedy może tak samo dostać punkta. I to jest punktacja ogólna obozowa, więc oczywiście zastęp, który nazbiera najwięcej ilość punktów pod koniec obozu, wygrywa nagrodę. Jednym z najważniejszych obozowych wydarzeń jest integrujące całe harcerskie środowisko ognisko. Jest coś, wy wszyscy to macie. Niektórzy pierwszy raz na obozie, niektórzy 38. I to jest harcerski duch. W waszych sercach, w waszych duszach, od najmniejszej, najmłodszej harcerki, do największego drucha, jest ten harcerski duch. Ja wam chciałem podziękować, że jesteście. Czuwaj! Działalność w harcerstwie gwarantuje niezapomniane przeżycia. My te z Kanady zabieramy ze sobą, zapraszając na kolejny przystanek Ameryka. Do zobaczenia!